Kamery. Super. Możesz też tak zagrać. Dobra, proszę. Kamery poszły i akcja. Oj. Pyszne. A ja bez przesady. Już to jest zwykły kurczak. Ale jak soczysty. To, że go nadziałaś cytryną, to genialne po prostu. Genialne. Upiłeś się? Ciebie się nie da zaskoczyć. A może ktoś jeszcze ma ochotę na surówkę, Tomuś? Dziękuję. Byś przyniósł. Siadaj. Siadaj, siedź. Chcę coś powiedzieć. Jesteście dla mnie jak rodzina. Wszystko wam zawdzięczam. Gdyby nie wy, to bym był jakimś pustym ludzkim wrakiem. Dzięki wam widzę światełko w tunelu. I mój byt ma sens. Dobra, Marek, nie zostanie chrzestnym mojego syna, więc nie pajacy. A dlaczego nie? No, nie pajacy, nie zostanie. A kto zostanie? Dobra, pojawił się temat, a zatem... Chciałabym, żebyście to wy zostali rodzicami chrzestnymi mojego synka pierworodnego, jedynego, więc drugi raz okazja się nie zdarzy. My. Jasne. Ale jakby Ludwik nie chciał, to jeden. Nie! Chcę, żeby Natalia i Ludwik zostali. A co mi czegoś brakuje? Ejku, Marek, no nie rozumiesz tego, że rodzice chrzestni to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. To są tacy drudzy rodzice, tacy zapasowi rodzice. Muszą być odpowiedzialni, muszą stanowić wzór do naśladowania. W razie czego muszą przejąć obowiązki rodzicielskie przejąć, no. Damy radę. Marek, ty jesteś 365 dni w roku nietrzeźwy. W stałym związku byłeś nigdy. Nienawidzisz swojej pracy? I mieszkasz z mamą. Więc... Ale ja bym na przykład chciał takiego chrzestnego. Marek jest twoim chrzestnym. Serio? No. Kurde, wujek, nie wiedziałem. Stop, świetnie. Brawo. Zrobił pick-up jeszcze, Agata, tam przed tą kwestią twoją.